Przedstawienie technologii Ruby do szlifowania i ukosowania glazury rozpoczynamy od systemu ProEdger. Jest to ukosowarka do glazury składająca się z korpusów, wrzeciona napędowo-roboczego, pięciostopniowej regulacji zagłębienia frezów i mocowania napędzającej szlifierki kątowej. Ruby ProEdger może współpracować z większością szlifierek kątowych klas 115 lub 125 mm dostępnych na rynku. W ukosowarce stosuje się frezy stożkowe Ruby, zaś dokładną pracę nimi ułatwia zespół ślizgowych prowadnic pionowych i poziomych. Dzięki podłączeniu węża odkurzacza przemysłowego ukosowanie odbywa się bezpyłowo. Systemem ProEdger ukosowaliśmy płytkę gresową, uzyskując bardzo dobre rezultaty zarówno pod względem jakości, jak i dokładności. Kolejnym narzędziem Ruby do ukosowania glazury jest przecinarka TC125 o mocy 1250 W i obrotach 13800 na minutę. Stosuje się w niej tarcze diamentowe 115 lub 125 mm. Do uruchamiania sprzętu służą włączniki różnicowo-prądowy i spustowy z blokadą. Elektronarzędzie ma metalowo-plastikową osłonę tarczy i stopę roboczą z twardej blachy stalowej. Przecinarka porusza się po prowadnicach Slim Cutter, które umożliwiają dokładne liniowe cięcie i chronią obrabiane płytki przed zarysowaniem. Na standardowym jej wyposażeniu są trzy prowadnice Slim Cutter 110 cm wraz z sprzętem i nylonową torbą transportową. Przecinarka ma regulację skosu cięcia w zakresie od 0 do 45 stopni i jego głębokości, która dla kąta 90 stopni wynosi maksymalnie 25 mm. Przecinarką możemy ciąć na mokro lub sucho. Wyposażona jest ona w szybkozłączkę do podłączenia węża wodnego i wkróciec do montażu węża odkurzacza. Pilarką ukosowaliśmy płytkę gresową, uzyskując podobnie jak systemem ProEdger bardzo dobre rezultaty pod względem jakości i dokładności obróbki. Do współpracy z systemem ProEdger i przecinarką TC125 Ruby proponuje odkurzacz przemysłowy Clear M o klasie filtracji M, który pracuje na mokro lub sucho. Zastosowano w nim wydajny napęd generujący podciśnienie powietrza 240 mBar i jego przepływ wynoszący 203 m3 na godzinę. Sprzęt ma układ otrząsania filtra, który dba o maksymalną wydajność pracy i działa w trybie automatycznym lub ręcznym. Nieczystości zbierane są do 20-litrowego pojemnika, o którego zapełnieniu informuje wskaźnik świetlny. Odkurzacz jest zoptymalizowany do współpracy z elektronarzędziami o mocy nominalnej 2000 W, które można podłączyć do jego gniazdka. Tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania Turbo Viper TGS to trzecie prezentowane narzędzie do ukosowania glazury. Dostępny jest w średnicach 115 i 125 mm i przeznaczone dla szlifierek kątowych. Ma segment pierścieniowy specjalnie nacinany o wysokości 25 mm i grubości 1,6 mm. Tarcza Turbo Viper TGS przeznaczona jest do cięcia, szlifowania, fazowania i ukosowania krawędzi. Wykonamy nią na sucho lub mokro obróbkę granitu, łupków gresu porcelanowego i rustykalnego, klinkieru czy konglomeratów kwarcowych. Narzędzie doskonale sprawdza się w ukosowaniu i pozwala uzyskać czyste krawędzie. Dyski polerskie Ruby to kolejna prezentowana technologia. Mają średnicę 100 mm i przeznaczone są dla szlifierek kątowych 115 i 125 mm. Ich powierzchnia czynna złożona jest z sześciokątnych, wypukłych komórek zawierających ziarno diamentowe. Do obróbki krawędzi, w tym fazowania pod kątem 45 stopni, wykorzystywane są dyski polerskie o granulacjach 50 i 100. Szlifuje się nimi wykonane fazy, co pozwala na dokładne spasowanie glazury w narożnikach. Piąta technologia to diamentowe dyski elastyczne Ruby o średnicach 115 i 125 mm przeznaczone dla szlifierek kątowych oraz do szlifowania i ukosowania płytek ceramicznych, gresu porcelanowego czy kamienia. Narzędzia te odznaczają się wysoką efektywnością pracy i żywotnością. Dyski z diamentami o granulacji 50-60 stosuje się do ukosowania, zaś o granulacji 100, 120 i 200 do szlifowania ukosowanych krawędzi. Uzyskuje się nimi bardzo dobre rezultaty jakościowe i wysoką dokładność wymiarową krawędzi.
Kolejną technologię oferuje tarcza ECD z ziarnem diamentowym naniesionym obustronnie. Dlatego można nią ciąć, ukosować i szlifować płytki kamienne, ceramiczne czy materiały syntetyczne. Narzędzie dostępne jest w średnicach 115 i 125 mm i wyposażone w standardowe gwintowe mocowanie dla szlifierek kątowych. Tarczą Ruby ECD ukosowaliśmy płytkę ceramiczną, uzyskując bardzo dobre rezultaty zarówno pod względem jakości, jak i dokładności. Ostatnia z prezentowanych technologii to klasy ekonomicznej tarcze VDG i VDF o średnicy 100 mm i odpowiednio granulacji zgrubnej oraz finalnej. Przeznaczone są dla szlifierek kątowych i szlifowania zgrubnego oraz dokładnego krawędzi kamieni naturalnych, płytek ceramicznych i gresowych. Można nimi usuwać powłoki malarskie i epoksydowe. Tarczą VDG możemy także ukosować krawędzie pod kątem 45 stopni, zaś wykonaną fazę wyszlifować dyskiem VDF, co pozwala uzyskać bardzo dobre rezultaty jakościowe. Reasumując, Ruby oferuje duży wybór narzędzi do szlifowania i ukosowania glazury pod kątem 45 stopni. Są one dostosowane do różnych potrzeb technologicznych współczesnego budownictwa. Naszym zdaniem każdy profesjonalista, w tym glazurnik, znajdzie wśród nich optymalne rozwiązanie dla siebie.